zanim zakończę, to bardzo chciałbym Państwu serdecznie podziękować za tę miłą atmosferę i pogratulować takiego osobnika, jakiego macie Państwo w Łomży, czyli Arka Korytkowskiego, wielkiego pasjonata. Dzięki takim ludziom właśnie takie imprezy jak ta się odbywają. I muszę Państwu tak podzielić się swoją refleksją, że o ile ten akordeon klasyczny w muzyce współczesnej, akordeon akademicki broni się już świetnie, to jakoś to tak się złożyło, że ten akordeon w środowiskach amatorskich w ostatnich latach nieco podupadł. Być może właśnie przez to, że jest taki progres, jeśli chodzi o to kształcenie artystyczne. Więc taka impreza jak tutaj ta łomżyńska jest niezwykle cenna i życzę Państwu tego, żeby to miasto miało taką imprezę jako cykliczną i żeby mogli się tutaj spotykać nie tylko muzycy, którzy grają zawodowo, ale także ci, którzy gdzieś tam sami wykopali akordeon i nauczyli się na nim grać, bo to jest bezcenne, że komuś się w ogóle chce wziąć do ręki instrument, a zwłaszcza akordeon, jeszcze się na nim nauczyć grać. Także Artur, bardzo Ci, gdziekolwiek jesteś, bo tutaj mam słabe pole widzenia, bardzo Ci dziękuję, że w ogóle jesteś, że robisz coś takiego i że mogłem tutaj przyjechać do Ciebie. Ale muszę jeszcze jeden dowcip powiedzieć, Państwo wybaczą. Bardzo mi się podoba. Idzie Pan Jezus w ulicy. Widzi dziecko płaczące. Podchodzi, pyta dziecko, co Ci jest, chłopcze? A chłopczyk pokazuje, że nie widzi nic. Pan Jezus to dziecko dotknął, uzdrowił i dziecko radosne. Pan Jezus też idzie dalej. Kolejne dziecko płaczące. Pyta się Pan Jezus, cóż Ci jest? A dziecko pokazuje na uszy, że nie słyszy. No to Pan Jezus dziecko dotknął, uzdrowił, dziecko nagle wszystko słyszy, szczęśliwe. Idzie dalej i spotyka płaczące dziecko z akordeonem. Pan Jezus usiadł obok dziecka i zapłakał razem z nim. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na moje płyty, to polecam jej Państwu uwadze po koncercie. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał się czegoś dowiedzieć o akordeonach, to także się polecam. Gdyby ktoś z Państwa przez przypadek miał niepotrzebny akordeon w szafie, to też się polecam. I na zakończenie utwór, którego też nie muszę przedstawiać, grany wszędzie i przez wszystkich, więc dlaczego ja nie mam. Thank you.
Sami widzicie, jak to się rozwija. Pawłowi Janasowi spodobała się Łomża, już przyjeżdża tu coraz częściej. Też trafił dzięki naszej grupie. Tak samo Paweł Nowak. Myślę, że nie jest to już ostatni raz. Mam nadzieję. Także słuchajcie, mam do was taką ostatnią prośbę i kończymy, bo wiadomo, w tym składzie nie spotkamy się prędko. Także proszę wszystkich akordeonistów, którzy dzisiaj grali i nie grali, oraz tutaj kadrę pedagogiczną, widzę pana Morawskiego, pana Obryckiego, Żelaznego. Wszystkich zapraszam, tutaj mamy fotografów zawodowych, zrobią nam porządne zdjęcia pamiątkowe z dzisiejszego spotkania. Dziękuję. Wbrew nierównej. W tym czasie ja się śmieję równo. Żabra, bo już parę. Film możesz? Jeszcze jakiegoś śmiechu brakuje. Możesz film tam? Nie. To nie będzie w zdjęciu. Ja też. No, jeszcze raz. Nie. Najmniej cztery trzeba. Ja mrugłem.